Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runeter na moim kanale Moi drodzy, moi mili Prosiliście, prosiliście naprawdę długo Ja to też proponowałem moi drodzy I jest nowy zupełnie format Jaram się w opór, bo po pierwsze sam zrobiłem cztery karty Wy zrobiliście sporo kart i niektóre z nich naprawdę przypadły mi do gustu. Moi drodzy, jeżeli Wy też, moi drodzy widzowie, YouTube'owi chcecie zrobić kartę, która mogłaby się pojawić na odcinku, to zapraszam bardzo serdecznie na naszego Discorda, link jak zawsze znajdziecie w opisie. Jak wy już wejdziecie na naszego Discorda, wystarczy wejść do runetery, następnie na nasze karty i tam wystarczy wrzucić grafikę i być może wykorzystam ją w następnym odcinku. Ale co należy zrobić, żeby tak naprawdę trafić? Jak zwiększyć swoje szanse, aby wasza grafika się tutaj pojawiła? Pierwsza sprawa to proszę, żebyście robili proste karty. Najlepiej zielonkawę. Mm. Bez y, jakichś nowych keywordów, wręcz przeciwnie, zachęcam Was do używania tych keywordów, które już są, albo nawet bez keywordów. Druga sprawa, żeby to nie był Bohater, najlepiej, żeby to, był, żeby to była jednostka, ale zaklęcia oczywiście też przyjmę z lokacjami. I trzeci, starajcie się grafiki wykorzystywać, te, które stworzył już Riot Games, albo wykorzystywać, słuchajcie z jakiegoś Pixabaya darmowe, czy coś w ten deseń, ale najlepiej będzie, jeżeli nawet nic nie wrzucicie bez grafiki, takie też karciuszki przyjmę. Także, moi drodzy, to już mamy za sobą. Tak to wygląda. Także zapraszam, być może wleć. W Słuchajcie, długo zastanawiam się, jak wam to wszystko pokazać, więc będę robić ton zmiany. Jedna karta jest moja, jedna karta jest widza. Moi drodzy. Przejdźmy do mojej pierwszej karty. Moi drodzy, no jeżeli jesteście na naszym Discordzie, no to tę kartę już widzieliście. Piracki Okręt. Wyobrażałem sobie, że tu artyleria wystrzeliwuje, boom, boom, boom zadaje obrażenie. Zobaczmy. Bilgewater, dwa punkciki i statystyki 1-1, więc coś ona musi robić no i robić coś konkretnego. Przy zagraniu zadajemy jeden punkt obrażeń wrogowi. Później wam pokażę, na czym się wzorowałem. Istnieje bardzo podobna karta z Frejordu, ale tu jest Bilgewater po prostu perfekcyjne. I teraz tak, jeżeli grabiesz, uda wam się uruchomić w tej rundzie grabiesz, jeśli to zabije cel, zadaj jeden obrażeń wrogiemu Nexusowi. I, przy, I wielu widzów powiedział, ale po co tak grabiesz? Ta grabiesz nie powinna tu być. Ale słuchajcie. Ja tutaj myślę troszeczkę z szerszej perspektywy. Nie myślę o grabież coś tam, coś tam. Tu chodzi o to, co ta karta potrafi zrobić. Zobaczy, macie drugą rundę. Uważam, że ta karta jest mega skillowa. Po pierwsze, zagrywacie ją w, drugą, w drugiej rundzie, więc możecie w teorii zabić Timu, możecie zaga, zaga, zabić Zoe. Przeciwnik to może skontrować, więc mamy. Runetere, która nie jest losowa, nie jest randomowa. Przeciwnicy mają odpowiedź na to zagranie i mamy tylko jeden punkcik, więc jeden punkcik zdrowia zazwyczaj mają karty, które mają bardzo dużo ataku i coś fajnego robią. A ta karta się pojawia, pozbyła się istotnej karty lub tworzy wam przewagę na stole, więc to jest rewelacyjne. W drugiej rundzie macie pozbycie się jednej karty i wy macie jeszcze jedną kartę, kto oczywiście widzicie, że zadaje już całkiem mniej. Ale po co tak grabież? Pomyślałem sobie, że po pierwsze uruchamia karty z grabieżą, e, na przykład te małpki, pandemonium, ale dodatkowo widzę, jak gracie na przykład pod jakieś grzybki, czy coś w ten deseń, albo po prostu narzucacie tempo przeciwnikowi, atakujecie, no to przeciwnik będzie blokować. I co się wtedy dzieje? Po pierwsze uderzycie w nexus, więc grawisz prawdopodobnie będzie działać, no i przeciwnicy muszą blokować, a co za tym idzie, niektóre z tych kart będą mieć po jednym punkcie HP. Czyli idealnie, żeby piracki okręt sprowadzić później w ramach takiej kontroli bilgewaterowej. Coś, co jest bardzo rzadko, bo tam jest zazwyczaj, wiecie, salwa, no to od razu staramy się zagrać jeden w Nexus, dwie w karty. No, skilla w tym żadnego, ale z tym ten skill rośnie, bo to wy wybieracie kartę, której chcecie zadać obrażenia. Pokażę wam to na przykładzie, jeżeli chodzi o te karty, o których wspominałem, bo takie oczywiście karcioszki już są. Sorki, mi tutaj pies hałasuje, bo ma jeszcze swoje dni. to oczywiście. Karta albo za dwa albo za jeden i tutaj trzeba wpisać zadaj i powinno już nam się wyświetlić O właśnie tutaj To jest coś takiego w trzeciej rundzie 3-1 statystyki To by działało dokładnie tak samo tylko że to byłoby i jeszcze z Grabieżą Oczywiście e, domyślacie się że jest już bardzo podobna karta Ale no widzicie z Bilgewater Ale prawda jest taka moi drodzy Że to zakręcie jak widzicie Jest powolne jest powolne, przeciwnik może to skontrować, a my mielibyśmy to samo w jednostce, tylko że po co jest paktujemy? Paktujemy i też zadaje, zobaczcie, dowolnemu celowi. Więc macie 100% uruchomienie grabieży. Moja karta taka nie jest i to było dla mnie bardzo ważne, także bardzo mi się to podoba. Ktoś zaproponował, żeby moją karcioszkę zrobić na zasadzie... Już wam pokazuję, żeby tutaj na grabieży były dwa punkty obrażeń, i jest to jakaś propozycja, ale to się gryzie z moją koncepcją. Moja koncepcja bajna. Ale jeżeli byłoby tu dwa punkty obrażeń, jestem w stanie jeszcze e, przytaknąć. Także moi drodzy, teraz e, przejdźmy do karty. Widza. Mam nadzieję, że takie przeskakiwanie okienkami i tak jest dla was przydatne, bo nie miałem zielonego pojęcia jak wam to wszystko przedstawić, także wybaczcie mi, ale nie miałem zielonego pojęcia. Portal House, piąta runda, bardzo późno, to jest pierwsza rzecz, która mi się nie podoba. Pozwolę sobie krytykować wasze opinie, ale nie dlatego, że one są złe, bo one są fajne, tylko wydaje mi się, że widzowie mają problem z... Nie zdaję sobie sprawy z tego, jak ciężko wyważyć niektóre karty. I, i wydaje mi się, że dlatego troszeczkę rajotowi się obrywa. Troszeczkę, bardzo. Bo nie próbują, ale kiepsko mi to wychodzi. Ale gracze robią dokładnie to samo. Zobaczmy. Piąta runda. Bardzo późno, uważam, że za późno. Daj stworzonej jednostce 2-1 w tej rundzie. Po pierwsze, 2-1 tylko na jedną rundę. Ale co mi się podoba? Daj stworzonej. Więc tutaj można uruchomić Zaun pod tworzenie dodatkowych kart. Pod jakieś, nawet kopiowanie z z wyspycienia i to jest naprawdę fajne. I tutaj, naprawdę, daj stworzonej jednostce, tutaj jakieś są nawet e, potencjalnie e, fajne sytuacje. Tylko pytanie, czy naprawdę chcesz grać w piątej rundzie taką kartę, która i tak ci daje buffa na jedną rundę? To chodzi o to, żeby zrobić jakieś kombo z Bundle City. Nie wiem, czy chcesz robić takie kombo z Bundle City. Po drugie, jest już takie, e, nie wiem, czy wiecie, ale jest takie zaklęcie. E, co prawda, ja nie wiem skąd ono jest. O właśnie. No. Sami rozumiecie, prawda? To daj sojusznikom 1-1 jeden, jeden w tej rundzie. Zamiast tego, że zostaje służenie, zamiast. Still better. You know, still better. Także nie wiem, czy ta lokacja po prostu nie powinna być za jakieś na przykład 3 punkciki. Yy, za 3 punkciki bonora w drugie tempo, w trzeciej byłby portal. Później portal wypada i nagle karta ma już 2-1. Yy, I tak by było działało na tę rundę. Za trzy punkty, może nawet czwarta runda. Grunt, żeby troszeczkę to zmienić, bo piątka do tego, co to robi, nie opłaca się, bo kurzowy kichaczy 100 razy lepszy. Także nie wiem, czy tutaj y, też opłaca Ci się grać to, dlatego że pojawiła się nowa zupełnie karta. Ta karta ma tutaj z wpływem i chyba też jest za cztery. Także ja Wam staram się pokazywać moje inspiracje, pokazywać też Wasze problemiki. No zobacz, nie? Jakby nie wiem, czy to po prostu nie wolisz grać już, nie? Także, no nie wiem, to już jest kwestia, widzu, może wy macie i YouTube'owi jakieś tutaj opinie, lecimy z drugą moją kartą. Oj długo, długo myślałem nad tym, jak naprawić smoki, moi drodzy, smoki, uważam, że coś takiego jest obowiązkowe. Wzorowałem się na karcie z ewolucji, istnieje taka karta, bardzo podobna, ewolucja i zobaczcie, tutaj mamy zaczytane, dlatego nie wyświetliło, to jest, to jest to. Tylko, że my to mamy pod smoki. I żeby to zbalansować, bo to jest uderzenie widzowie, więc przeciwnik nie oddaje, żeby to zbalansować, to musielibyśmy tutaj coś zrobić. I zrobiłem to 3-4. I dlaczego tak? Bo trzy. Pozbywamy się jakiegoś przeciwnika, dwa. Można byłoby się pokusić o granie jakichś dzwonków, można byłoby się pokusić o Ionie pod buffy. plus są inne możliwości dawania buffów. Także na przykład jest ten ogromny smok, co daje 4-4 każdemu smokowi. Także słuchajcie, to rozwiązałoby minimalnie problemy smoków, które chcą się jednocześnie farmić i jednocześnie zrobić to jak najszybciej. I ten samotny Kieł wydaje mi, wydaje mi się, że byłby naprawdę fajny, bo nie zabiłby jakiejś niesamowicie silnej karty, bo nie o to chodzi. Chodzi o zrobienie sobie. Przewagi na stole albo wyrównania szans na stole. Dlaczego piąta runda? Bo Shift jest w czwartej, dlatego ta karta musiałaby się pojawić w piątej jako alternatywa do karty z wyzwaniem. Także bardzo fajna karta, bardzo mi się podoba, dobrze by to nawet z 7 zadziałało, bo 4-5 później, tak, byłby buffik, a tak, no i tutaj już jest jakiś potencjał. Także wydaje mi się, że bardzo fajnie. Po drugie, przy dobrych wiatrach ta karta by kosztowała 4. I to by jeszcze bardziej ją przyspieszyło, ale tak jak mówię, przy dobrych wiatrach, także mi się bardzo ta karta podoba, uważam, że byłaby zbalansowana, bo ma mało punktów zdrowia. I najważniejsze, przeciwnik jest w stanie to skontrować, czyli mamy do czynienia z skillem, ze skillem, z umiejętnościami, a nie z przypadkiem i RNG. Także ja jestem. Bardzo szczęśliwy, to jest jedna z fajniejszych kart, które zrobiłem. Możecie zobaczyć jak oceniali ją u mnie widzowie na Discordzie, ale pokażę to wam na samym końcu w ramach przypomnienia. Jedziemy z kolejną kartą przygotowaną przez fana i jestem pod wielkim wrażeniem. To jest jedna z najlepszych top 3 kart, które widziałem stworzone przez fandom. Portal z Wyspycieni. Zobaczcie, zabijamy sojusznika, aby umieścić kartę tajemniczy portal wśród czterech kart z wierzchu To jest fenomenalne. Fenomenalne. Po pierwsze, ta karta doskonale uzupełnia archetyp Nory, tam senny, wegara i bla bla bla, całej reszty, bo zabijanie słusznika jest pod ostatnie tchnienie. Plus, portal z wyspy cienia kontruje przeciwnika, zaklęcie. To jest naprawdę fenomenalne. Ktoś zaznaczył na Discordzie, a to jest słabe. Ja mam wrażenie, że Wy czasem bardziej narzekacie ode mnie. A to już jest coś, to już jest coś, moi drodzy. Spójrzcie na to z szerszej perspektywy. Wyobraźcie sobie co tu jest napisane. Zabijamy sojusznika. Tak, Zabicie. Mamy inne karty, które wpływają na to jak działa ta karta. Moi drodzy, no żeby daleko nie szukać, suka... szukać. Żeby daleko nie szukać wyspacienia. Moi drodzy, wyspacienia. Moi drodzy, wyspacienia. Zaklęcie karta 2 3 4. Tutaj wystarczy napisać zgładzanie, już widzicie, tutaj Kindred chociażby, już widzicie moi drodzy na przykład karcioszkę, która jest za 3 punkciki, która pozwala robić za artylerię, ma statystyki 0,3, tylko, że jestem ślepy widzowie, no cóż zrobisz. I rozumiecie ile ta karta uzupełnia, i jeszcze macie portal. Także jedna z najlepszych kart, naprawdę winszuję. Ja bym ją widział. W Przecież, sensie jakby ktoś zrobił Rioter, to bym powiedział. Przecież w sensie spoko. Po prostu spoko. Także moi drodzy, świetne. Prawdopodobnie by ludzie zastanawiali się nad kosztem. To jest szybkie, więc coś super. Bardzo dobry wybór. Bardzo dobry z wiele regionów. I tutaj nawet można by się zastanowić nad dwoma punkcikami. Ktoś zaznaczył, że daj dzwonek i dobierz kartę chyba i... Kurde bele, jak ta karta się nazywała? Już wiem, jak ją znajdziemy, zrobimy sobie tak. No tak, przecież to jest wyszukiwarka, widzę... Ktoś powiedział, że ta karta jest lepsza. Jak grasz barda, ale jak grasz Wejgara Senne, Nore, No way. Ta karta za jeden widzu jest rewelacyjna, także moje gratulacje. Jedziemy z kolejną moją karcioszką. Najbardziej kontrowersyjna karta, widziałem po głosach, że najmniej wam się spodobała, ale ja postaram się obronić moją opinię. Koniec rundy. Zadaj mi i losowemu wrogowi jeden punkt obrażeń. Przede wszystkim dobrze to działa na przykład jako bloker. Dobrze to działa do tych wszystkich kart, które są pod legiem. Mi na przykład takie karty by brakowało. Niestety ta karta nie może kosztować 3 punkty. Ale mogłaby spróbować. Można byłoby tu nawet zjechać z kosztem za 3, ale nie wiem, czy to nie byłoby OP. Dlaczego to jest tak fajne? Zobaczcie, ile wam rzeczy to urucham. Nie patrzcie na tę kartę z perspektywy samej karty, bo pomyślcie, zadaj mi. No dobra, będę mieć blok, może coś zabiję, ale zwróćcie uwagę, że zranicie jednostkę. Zranicie jednostkę. Dwa, Noxus lubi zranione jednostki. Ta karta wam to pozwala. Plus, istnieje jakaś szansa, można byłoby tu na przykład zmienić to nie losowemu, tylko najsłabszemu wrogowi na koniec rundy. I wtedy pozbywacie się całych tych wszystkich słabiutkich kart. Po drugie, wyobraźcie sobie, jakby to działało ze szramowiskiem. Trzecia runda, dlatego nie chciałem. Tak, tak, dlatego nie chciałem za trzy punkty. Szramowisko, strażnica w czwartej. Nie może być to niestety lokacja, bo musi, to już byłoby za dużo kart. Po drugie, jest takie rewelacyjne zaklęcie, które ostatnio pokochałem. E, moi drodzy, zaklęcie za dwa punkty. To jest zaklęcie, tutaj jest to... Zraniona. I zobaczcie, jak możecie przeciwników zaskakiwać. Nie patrzcie na pryzmat samej karty, patrzcie na potencjalne możliwości wykorzystania tej karty. Czyli jak wspominałem, będzie łatwiej na przykład coś zabić, będzie łatwiej można jakoś ją tam zranić, być może nawet Wam się szczęście szczęście Wam dopisze i trafi coś istotnego. Zobaczcie szramowisko, wystarczy dać wytrzymałość, tutaj mnóstwo fajnych rzeczy. Wystarczy dać kartę z ogromem, która sprawdza te statystyki i ma jeszcze więcej obrażeń. Tada. Także moi drodzy, mam nadzieję, że teraz już zrozumieliście lepiej moją koncepcję. Lecimy z słuchajcie. E, kolejną kartą widza, trzecia i ostatnia, jeżeli chodzi o wasze karty. I to jest fajne. To jest fajne, winszuje. E, ja sam myślałem o takiej karcie. Dosłownie o takiej karcie myślałem. Gdy sojusznicy atakują, przyznaj nas to przemu sojusznikowi bez bariery, bariera w tej rundzie. Przyspiesza. Przy ataku, dobre tempo w czwartej rundzie z Shenem, No tutaj słuchajcie, combo. Combo, combo raz jeszcze combo. Ja jestem wielkim fanem, wydaje mi się, że Landmark pod bariery jest czymś jak najbardziej wskazanym, bardzo mi się to podoba. E, trzeba byłoby tu nieco troszeczkę skilla. A, tak, tak, widzę. Trzeba byłoby tu skilla, i dlatego tak bardzo polubiłem wasze karty. Bo myślicie skilowo, a nie losowo. Moi drodzy, istnieje taka karta. Ale na pewno nie chcielibyście na tej karcie mieć bariery Nie chcecie na niej Nie chcecie na niej, bo ona sama otrzyma Także słuchajcie e, Przypominam, ona może otrzymać barierę Jeżeli nią tylko zaatakujecie z tą lokacją, a tego nie chcecie, bo ona uzyska w inny sposób Dlatego trzeba rzucić coś innego I tu Tego nie wykorzystacie, więc musicie poszukać czegoś innego I to jest fajne, bo Zauważcie, że to daje, tego ten buff dotyczy tylko i wyłącznie najsłabszego sojusznika no właśnie, i to jest fajne, to przyspiesza strzela. słuchajcie, w czwartej rundzie, no bliski byłby awansu przy, dobrych sto, przy dobrym stole, ale nadal musicie dbać o ten stół, żeby z zaklęciami go bronić. Także jestem wielkim fanem, bardzo mi się podoba. Winszuję, moi drodzy, oby więcej takich kart. No i na koniec zostawiłem dla was jeszcze jedną karcioszkę, która widziałem też wam bardzo przypadła do gustu, także zobaczmy, co ten uszak przygotował na czwartą prepozycję. Ogólnie zamysł dotyczył czegoś z uchwałością. I zobaczcie, jaka ta karta jest skilowa. Druga runda. Firsom 2-2 statystyki, żeby tutaj nie załatwo zginęła z jedynki. Uderzenie w Nexus, dlatego tym Firsom przyznaj najsilniejszemu sojusznikowi zuchwałość. Na, specjalnie wybranemu najsilniejszemu, żeby zuchwałość mogła tutaj fajne obrażenia robić. Ale że to jest water, oczywiście. No to słuchajcie, macie fajne, słuchajcie, możliwości. Ta karta jest skilowa. Mystic ją zabija. Ona świetnie pasuje, do no, jakby. Ja patrzyłem na te moje karty, nie tylko z perspektywy własnych talii, ale też talii przeciwnika. Czyli czy przeciwnik ma możliwość to skontrolowania, czy są karty. I jak widzicie, dwójkę można jak najbardziej kontrolować. Ba, jest dużo kart, które mają trzy punkty ataku już w drugiej rundzie. I przede wszystkim, ona jest skillowa, bo musicie się zastanowić. Potrzebuje czegoś, potrzebuje czegoś na stole, co jeszcze musi dostać... Otrzymać tak naprawdę zuchwałość. Także jestem wielkim fanem tej karty, bo nigdy nie wiadomo, jak to zagramy. Nigdy nie wiadomo, tak naprawdę, co wypadnie, i przy czym ich cały czas może to kontrolować. A tego jestem wielkim fanem, uruchamia zuchwałość. I nie wiem, czy wiecie, ale tych kart z zuchwałością jest naprawdę, naprawdę mało. Zobaczcie, malutko. No i za karty, za dwa, zuchwałość. Tak, to nie jest przypadek. Wybrałem akurat specjalnie kartę za dwa z zuchwałością, żeby tutaj idealnie się wkomponowała w Bilgewater. Także dajcie znać co myślicie. Tak prezentuje się to wszystko ode mnie. E, troszkę pogadałem, mam nadzieję, że troszkę wyjaśniłem. Wielkim fanem jestem waszych kart. Były świetne. Mam nadzieję, że też wyjaśniłem dlaczego, co i jak. Jeżeli jeszcze raz przypomnę, jeżeli chcecie się pojawić na następnym materiale Wchodzicie na naszego Discorda, tak jak mówiłem, Legends Runetera. Nasze karty, no i tutaj jak najbardziej, możecie sprawdzić, co też innego widzowie wymyślili. To, że pominąłem niektóre z Waszych kart, nie znaczy, widzowie, że ja się nimi, słuchajcie, nie zainteresowałem. Wręcz przeciwnie, zainteresowałem, ale po prostu uznałem, że wymagają korekty. Teraz wyślę, że patrząc na Wasze karty, jestem w stanie to jednogłośnie stwierdzić że balansowanie karcianki nie jest łatwym zadaniem. Oczywiście Rajot popełnił kilka w top, Syreni śpiew, patrzę na Ciebie, ale w ogólnym rozrachunku naprawdę to nie jest łatwy kawałek chleba. Widzę to, jak przesadzacie ze swoimi kartami. Chcecie, myślicie, jeżeli będziecie robić, jeżeli zachęciłem Was do stworzenia kart, jeszcze raz o to proszę. Zbalansowane Proszę Was, żebyście dbali też o język runeterowy i język polski. Tak? Jeżeli wiecie, że jakaś karta ma podobne zagranie, kliknijcie sobie w kolekcję, kliknijcie w karty, sprawdźcie jak się to nazywa. Tak, żebyście nie tworzyli nowych zupełnie mechanik, tylko to co już jest i wzbogacali te karty, które już są albo które potrzebują zmian. Ale jeżeli już wprowadzacie te zmiany, wprowadzacie swoje modyfikacje, pomyślcie przede wszystkim o tym, jaki to ma wpływ na szerszą rozgrywkę. Czy ta karta nie będzie przesadzona, czy przeciwnik może ją skontrować, czy inna karta z Waszą kartą nie zrobi kombinacji, przez którą gracze z runetary odejdą? Jest mnóstwo takich właśnie detali. Ja starałem się w swoich kartach właśnie o to zadbać, żebyście wy nie mówili, ta karta jest niezbalansowana, ta karta z tym i z tym będzie za mocna, tylko właśnie postarać się, żeby one były po prostu ok. Fajne, ale ok. Skillowe, nie RNG. Mam nadzieję, że Wy również spojrzycie tak podczas kreacji. Jest mnóstwo stron. Jeżeli macie jakieś pytania, wybijajcie na Discorda. Trochę mi to zajęło, ale starałem się wyjaśnić moje decyzje. Starałem się też wyjaśnić, dlaczego wybrałem takie karty wasze. Więc mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni i nikt nie jest pokrzywdzony. Dajcie mi znać, co myślicie o serii. Chciałem, myślałem o niej, żeby nagrywać ją raz na dwa tygodnie, może trzy. Wtedy prawdopodobnie Wy uzupełnicie karty na Discordzie, a ja po prostu wpadnę na nowe pomysły. No i słuchajcie, jeżeli będzie się ta seria cieszyła popularnością, a wiem już, że niektórzy rajoterzy śledzą niestety albo stety moją twórczość, to kto wie? Kto wie, może któraś z tych kart pojawi się kiedyś w runeterze. Zachęcam was, żebyście wspierali właśnie takie inicjatywy, nie tylko ze względu na mnie, ale ze względu na siebie, bo to wy tworzycie ten kanał razem ze mną. To wy tworzycie te karty i ja te karty pokazuję. Także zachęcam. Dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się do następnego. Jo.